Moment, na który czekaliśmy cały rok, ponieważ do McDonalda wrócił Drwal, legenda burgerów. Otóż wiecie, czego się chyba spodziewać. Zrobimy najmocniejsze drwale, jakie kiedykolwiek powstały w historii. Także połączymy wszystkie burgery z McDonalda oraz przetestujemy... Zjemy wszystko! To są moje burgery, prawdziwego drwala. No i jeszcze spróbujemy drwala z sekretnego menu McDonalda, więc będzie grubo. Zostawcie łapkę, zostawcie subskrypcję, a my podjeżdżamy do drive-thru. Dzień dobry, poprosiłbym 5 drwal burgerów. Które? No to każdy rodzaj. Big Mac, Burger Crispy Chicken i Cheeseburger. 120 zł, proszę, dziękuję. Dziękuję bardzo, miłego dnia życzę. Cudowna, piękna, niewiasto, zacna. Dobra, uwaga, jest trochę tych burgerów, co tutaj mamy? Okej, cheeseburger i Big Mac, crispy chicken. Dla zaskoczenia kolejny drwal, a jeszcze dla większego zaskoczenia, uwaga, niesamowite, kolejny drwal. I jeszcze to nie jest koniec, i kolejny, Jezu, dużo. Nie spodziewałem się, że aż tyle wyciągniesz. Ile to jest kalorii? Każdy drwal ma 1200, stary? Powinien mieć coś koło tego. Mamy 7000 kalorii, 7300. Ej, to czego się nie spodziewałem w ogóle, to że jest 5 rodzajów drwala, ja o tym nie wiedziałem. Ja też nie, ja wiedziałem, ja myślałem, że jest tylko podwójny. A okazało się, że spróbujemy wszystkich rodzajów drwala, jakie są, plus crispy chicken, którego akurat już jadłem. To jest menu, którego nie zobaczycie normalnie w McDonaldzie. To jest menu, które powstaje dlatego, że daliśmy się ponieść naszej wyobraźni. A przypominam, że trzeba być sztosem każdego dnia, dlatego też codziennie na tym kanale o godzinie 18 pojawiają się filmy, a takie koszulki będzie można kupić już niebawem. Powraca kolekcja zarówno koszulek Trzeba Być Sztosem, jak i koszulek bazy. Ale to obserwujcie najlepiej Instagrama Trisus, jeżeli chcecie sobie takie kupić, bo tam będzie link jako pierwszy. Dobra, od czego zaczynamy? Teraz mamy masę rzeczy do skomponowania. Ej nie, to jest to, co kochają najbardziej ludzie w całej Polsce. To jest najlepsza rzecz, którą wypuścił McDonald's, na to, na co każdy czeka cały rok. Jeżeli wy się tak mocno jaracie jak my i czekaliście, a to tak długo, napiszcie w komentarzu. Nie, jest drwal z kurczakiem, go połączymy w takim razie z crispy chickenem. Trzeba będzie to zrobić tak. Tak. O man. Ja pierdzielę. Uwaga. Co za burger? Patrzcie na to. To jest nasze pierwsze połączenie. Co? Crispy chicken, chicken drwal. Takie nazwałem. Chiński burger. To jest burger dzika. Albo stary, połączmy podwójnego drwala z Big Maciem, stary. Poczwórny drwal, stary. Teraz. Ale bydle. Co jest? Nie. Stary, drwal bekonowy, zawsze się łączy bekonowe burgery z jakimś serem, więc do tego, stary, pójdzie cheeseburger. Zamiast kupić ser, my musimy kupić cheeseburgera, bo tam jest ser. Nie no, to jest najwyższy poziom żarcia McDonalda, stary, jaki istnieje. Uwaga, ostatni. Jeszcze są burgery, gdzie to się kończy? Stary, to jest nie do zjedzenia. Tak powinien wyglądać drwal, według mnie. Drwal to jest, jak zrobicie tak, tak. I tak, i to jest teraz dopiero drwal. Tylko prawie 4000 kalorii na głowę. Malutko, stary, jeszcze nie jadłem śniadania, jest 14. Dobra, koszulka Trzeba Być Sztosem nie może się ubrudzić, więc słuchajcie, się przebrałem w specjalny outfit do żarcia burgerów. Ponieważ wiecie, to będzie podróż, jedzenie takiego czegoś. Więc teraz do pudełek chowamy karteczki, a następnie będziemy losować, który z nas musi zjeść jakiego burgera. I teraz w takim razie bierzemy, stary, po jednym pudełku i zobaczymy, jakie burgery dostaniemy. Ty masz jedynkę, a ja mam trójkę, czyli tego. Czyli ja, stary, jem double. O kurde, double, jem największego, double, stary. Double burgera. Ej, double crispy chicken. Żeby go zgnieść. Zaczynamy od one bite'a, czyli to, co lubimy najbardziej. Ej, tego się nie będzie dało ugryźć. No kurde, mocno, ej. Ale się wgryzł, skubany. Ale dobre, stary. Ja pierniczę. Dobra, zobaczmy, jak ty się wgryziesz. Ja jestem gotowy, żeby pokonać tego lamusa Ernesta Tritsusa. Byłem gotowy przed chwilą, póki go nie zobaczyłem. Dobra. To są trzy panierowane. Jak mam się wgryźć w panierowanego? Co to jest w ogóle w środku? Nabierzcie powietrza. Jak tam gryz? Nie no, spory. Aha. I co, dobry? Rewelacja! To jest burger, na którego czekałem cały rok. W skali od 1 do 10, jak oceniasz? 15. Dobra, Łukasz potrzebuje popity.
Dzięki. A ty co z takiej małej szklanki? Ale ponieważ... jesteś na diecie. Jestem na diecie i muszę schudnąć. To. Hmm. No to co? Czas zacząć wielki konkurs pieprzania na czas. Uwaga! Start! O, dziwne, jest ciężko. Mhm. Tego się nie daje. Za wielkie. O Jezu, ale najgorzej, stare, same crispy mi tak nie weszło. Cztery minuty 50 sekund. Gratulacje, może to... No dwa... To były dwa drwale w poniżej 5 minut, więc nie jest najgorzej. A jeszcze zrobiłem krótką przerwę w tym czasie w ogóle. A no tak, poszedłeś sobie nadać picia i tak dalej. Bo jednak woda... O, jest lepsza, jest. No. Ciężko zdecydować, co z tymi dwoma teraz robić. No stary, właśnie. Bo na czas nie zjemy. Ja jestem taki pełny, stary, że to jest niemożliwe. A, to mnie śmiesznie, bo nie jestem najedzony, bo jeszcze nie zeszło, więc mam jeszcze chwilę, żeby coś zjeść. A już jestem najedzony w opór. Dwa mięska i to jeden malutki. Cztery mięsa, Big Macu są dwa też. Ja pier, to jest największy. Ile to jest niemożliwe. Kalorii? Dwa coś. No 2000 kalorii mniej więcej. Nie ma szans, żebym ja zjadł jeszcze jednego burgera, mordo. Nie wyobrażam sobie go całego opierniczyć teraz. Mordo, mam w portfelu teraz 300 w gotówce. Jeżeli go zjesz, zapłacę ci całe te 300. Więc nie dość, że zapłacę za ten odcinek 120 zeta za same burgery, to jeszcze tobie dołożę 300 za to, że się najadłeś, stary. To jest kusząca propozycja. I jak ja mam dbać o formę w takich odcinkach? Stary, no, musisz wygrać z anoreksją. Chudne miesiące i mam teraz to zjeść za 300? No, musisz wygrać z anoreksją. 300 to 3 miesiące karnetu na siłownię. A no, stary, autentycznie. Dzięki temu schudniesz. Na Instagramie zobaczycie, że za te 300 kupiłem karet na siłowni, byłem na siłowni, poważnie. Nie. Obserwujcie Instagramy, to wtedy będziecie... Zobaczycie, co się dzieje, na co 300 zł wydoiłem. Ej, nie, to jest niemożliwe, że ty... W sensie... Ale właściwie, jeżeli nie zjesz całego, to nie dostajesz nic. Wiem. Ja, sorry, ale skóra i kości, jak widać... Patrz, stary, widzisz? Mam... A, no, widzisz? Faktycznie, wisi ci koszula. Wisi mi koszula, stary, jest, zobacz, to ja 80. Montażysta powie kształt. Jeżeli chcecie w ogóle zobaczyć więcej odcinków z jedzeniem, to teraz Łukasz będzie nagrywał dużo. Dlatego, że ostatnio bardzo schudł i musi teraz... Muszę przybrać po prostu. Schudłem 15 kilo, muszę je z powrotem przybrać. No, ale widzicie, jaki ze mnie chudy byk, no. Dobra, mordo, lecisz? To jest 100, żebyś widział ją już, stary, na zachętę. Żebyś chciał, stary... On wróci, bo jest głodny, ja wam mówię. 5, 4, 1... Mówiłem wam? On zawsze wraca, żeby się najeść. Dobra, zgłodniałem tak naprawdę. Nie, no to jest przesada. No. Zdaję sobie sprawę z tej strony dopiero. Jeżeli ktoś wam powie, że tego nie zrobicie, to spójrzcie na siebie w lustrze i na tego burgera. Co widzicie? Jack Burger Frost. I jak? Jaki gryz poleciał. Ten człowiek jest nie do powstrzymania. Jest jak żużlowiec w jedzeniu burgerów. Co? Nie, nie. Jeżeli ktoś przebije Łukasza i zje taką samą ilość burgerów plus jeszcze jednego Big Maca, wtedy wyślę mu 100, czyli że zwrócę koszt tych burgerów plus jeszcze dopłacę. Naprawdę. I to nagra całe i mi podeślę. Obiecuję. 100 leci do zwycięzcy. Stary, ja już nie mogę patrzeć. W sensie w opór mi się niedobrze robi, jak patrzę, jak ty żresz te burgery. Ej, bez kitu, w drwalu jest dużo większy plaster mięcha. Mhm. Ej, już ci zostało mało. Sama bułeczka praktycznie. Mhm. A, i jeszcze wielki plaster sera, wielki kotlet i boczek. 6 Big Maców i crispy chicken, który też jest mniej więcej 2 Big Maci. Czyli zjadłeś mniej więcej taką masę, jakby miał 8 Big Maców, stary, łącznie. Ej, teraz już jest easy, nie? Bułka, stary, to już jest takie, że da się zjeść. Ledwo coś to. No w ogóle ja też nie jestem w szczycie formy teraz, a jem bardzo dużo, nie wiadomo czemu.
Bo to nie jest, my robimy bardzo rzadko teraz to odcinek. Aha. Co? Ty już zjadłeś? Ja... Jak? Niezły obiadek. Ale jesteś mega przejedzony, powiedz szczerze. Obrzydliwe w tym wszystkim zaczął robić się majonez i jego ilość. Tak, gdyby nie było żadnych dodatków takich, to byłoby do zjedzenia jeszcze jeden by był. Nie jestem najedzony mega. Muszę przyznać, że nie jestem mega najedzony, tylko tak... Łukasz po zjedzeniu 8 Big Maców. No dobra, więc takie odcinki tylko na tym kanale. Oczywiście na Łukasza kanale w sumie też będą takie odcinki, więc tylko na tych kanałach. Zostawiajcie łapkę, subskrybujcie, bo trzeba być sztosem każdego dnia, więc codziennie o 18 odcinki. A jeżeli nie oglądaliście poprzednich dni, to są tutaj, w karcie, w prawym górnym rogu i tutaj wam się wyświetlają, wszędzie są. Więc to na tyle, na razie.